Witaj, nazywam się Przemysław Pazderski i chcę Ci dzisiaj pokazać fantastyczną usługę Google'a, którą prawdopodobnie firma Google wprowadziła całkiem niedawno, bo wcześniej tego nie zauważyłem. Jest to kreator formularzy, który znajduje się w usłudze dokumentów Google'a. Możesz tam wejść wpisując adres docs.google.com. Wystarczy, że posiadasz konto Google'a i możesz się wtedy tutaj zalogować. Kiedy już wejdziesz na tę stronę, musisz kliknąć utwórz nowy formularz i zostaniesz automatycznie przeniesiony do kreatora, w którym po pierwsze możesz zmienić nazwę tego formularza. Po drugie, możesz dodać informacje pomocnicze, jakieś wskazówki dla osób wypełniających go. A po trzecie, stworzyć kolejne pytania tego formularza. I tutaj podobnie. Możesz w tej rubryce wpisać sobie tytuł swojego pytania do osób wypełniających formularz. Tutaj wpisujesz tekst pomocniczy pomagający osobom wypełniającym twój formularz zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. A tutaj masz do wyboru kilka typów pytań. Jest to tekst podstawowy, który możesz wpisać w jednym wierszu. Tekst akapitowy, czyli większe pole tekstowe, w którym możesz wpisać obszerniejszy tekst. Wielokrotny wybór. Moim zdaniem trochę źle nazwana jest ta opcja, ponieważ bardziej nasuwa się tutaj możliwość wybierania kilku odpowiedzi, a chodzi tutaj właśnie o to, że możliwa jest do zaznaczenia tylko jedna właściwa odpowiedź. Tak, możesz dodać sobie tutaj pytanie. Dodać kolejne i kolejne. I tutaj jest właśnie ta opcja, o której ja mówiłem, czyli pola wyboru, że możesz zaznaczyć kilka właściwych opcji, właściwych odpowiedzi. Następnie możesz dać odwiedzającemu możliwość wybrania właściwej odpowiedzi z listy, takiej rozwijanej listy, taka jak dokładnie tutaj. Możesz również ustawić skalę. Oraz coś, co tutaj się nazywa siatka, a wyświetlana jest w postaci tabelki. Oczywiście możesz zaznaczyć również opcję pytania wymaganego. Jeśli odpowiedź na to pytanie nie zostanie udzielona, nie będzie można zatwierdzić takiego formularza. No i oczywiście możesz dodać dowolną liczbę pytań, uprzednio zatwierdzając to wcześniejsze. Tak, tutaj klikniesz sobie na ten ołówek. Wtedy możesz edytować następne pytanie, wybrać dowolną formę i tak dalej. Tutaj nawet jest przycisk do duplikacji pytania. Możesz tylko zmienić później jakiś drobny element, nie musisz ustawiać go całkowicie od początku. Oprócz tego możesz wybrać jeszcze tło do takiego formularza. Jak widzisz, jest ich aż 97 do wyboru. Może wybierzemy sobie dla przykładu takie. I tak teraz będzie prezentował się nasz formularz, który możemy udostępnić poprzez ten link, który się tutaj znajduje. Jeśli w niego klikniemy, otworzy nam się strona internetowa. Tak, bez tła, ponieważ go nie zapisaliśmy. Klikamy zastosuj. I jeszcze raz ten link.
I teraz mamy stronę internetową, którą możemy udostępnić dowolnej osobie, a ona po wejściu na nią zobaczy przygotowany przez nas formularz, który po wypełnieniu może przesłać do nas. Jak widzicie, pokazuje się tutaj strona potwierdzająca. To potwierdzenie również można zmienić w opcjach. Można powrócić do formularza, wypełnić go jeszcze raz. Ale pokażę Wam teraz, co się dzieje z wynikami, z odpowiedziami, które zostają udzielone. Po pierwsze, odpowiedzi możemy sprawdzić już tutaj, w samym kreatorze tego formularza, wybierając opcję podsumowania. Bądź też arkusza kalkulacyjnego. Tak, zostaje to przedstawione w formie tabelki, takiej jak w Excelu, gdzie zaznaczone są, tutaj będą wyświetlane poszczególne pytania, poniżej w następnych wierszach odpowiedzi. Oprócz dodawania poszczególnych pytań, możemy tutaj również dodać następną stronę, do której użytkownik będzie przekierowywany automatycznie albo po zaznaczeniu odpowiedniej odpowiedzi, która go przekieruje właśnie na tą stronę. Dajmy na to, zróbmy tutaj taki przykład. Weźmiemy wielokrotny wybór. Utwórzmy przykładowe odpowiedzi. Zaznaczmy, że udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe. A następnie zedytujmy sobie tą drugą stronę. Na której również dodajemy jakieś pytanie. Tak? Przypuśćmy, że odpowiadając na pytanie pierwsze, musimy jeszcze odpowiedzieć na pytanie drugie, a odpowiadając na pytanie drugie ze strony pierwszej, automatycznie zakończymy ankietę. Nie ma bezpośredniego sposobu na zrobienie czegoś takiego, ale pokażę, jak można takie coś uzyskać. Damy sobie tutaj przykładowe pytanie. Tak, obowiązkowe. I teraz wracamy do edycji pytania z pierwszej strony. I mamy tutaj taką opcję: przejdź do strony w oparciu o odpowiedź. Teraz pojawiły nam się tutaj kilka opcji do wyboru i przy pierwszym pytaniu chcemy, żeby po udzieleniu odpowiedzi, po udzieleniu tej pierwszej odpowiedzi, przekierowało nas na stronę drugą. I w tym wypadku pojawi nam się pewien problem, ponieważ udzielając odpowiedzi drugiej, automatycznie formularz przekieruje nas na stronę następną, czyli również na stronę drugą. Dlatego musimy utworzyć kolejną stronę. Która będzie podziękowaniem i jednocześnie zakończeniem tego formularza. Tak, i na trzeciej stronie nie dajemy już żadnego pytania. Natomiast na stronie pierwszej, przy odpowiedzi drugiej, musimy zmienić teraz, żeby przekierowywało nas po zaznaczeniu tej odpowiedzi na stronę trzecią. Dobrze? I zobaczmy, jak to teraz będzie działało. Wyświetla się pierwsze pytanie, dwie możliwe odpowiedzi. I zaznaczmy najpierw odpowiedź pierwszą, która powinna nas przekierować do następnego pytania.
klikamy kontynuuj. Jest kolejne pytanie, w którym musimy wpisać odpowiedź. Jeśli tego nie zrobimy, zaznaczyliśmy tam opcję, że to pytanie jest wymagane. Jeśli tego nie zrobimy, dostaniemy informację, że musimy wypełnić to pole. Teraz klikamy kontynuuj. Jest strona dziękuję, czyli strona trzecia. I tu możemy już kliknąć prześlij formularz. Cofniemy się jeszcze, żeby pokazać Wam, co się stanie, jak zaznaczymy drugą odpowiedź i klikniemy kontynuuj. Automatycznie przenosi do strony trzeciej z podziękowaniem. I teraz można już wysłać odpowiedzi. Jest to naprawdę fantastyczny kreator. Bardzo łatwo się go obsługuje, ma naprawdę świetne opcje. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jeśli prowadzisz jakieś działania marketingowe w internecie albo po prostu zbierasz opinie od internautów, myślę, że jest to naprawdę doskonałe narzędzie, które może Ci się przydać. I mam nadzieję, że ten film wystarczająco dobrze zobrazował Ci, jak możesz skorzystać z tego narzędzia. Dziękuję i pozdrawiam.